Amatorów wieczornych spacerów. We dwoje spotkała tej nocy nie lada niespodzianka. Nadal nie wiadomo, co to jest, ani skąd tu się wzięło. Lokalne władze natychmiast powiadomiły Pentagon. Co ty tam mam roczysz? Okej. Właśnie otrzymałem informację, że na miejscu jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Spróbuję nawiązać pierwszy kontakt. Podejdę do niego sam jeden. Niech to coś wie, że mamy pokojowe zamiary. Tak jest, Mr. Prezydencie. Pod kontrolą. Zarządzam bezwarunkowy odwrót! Wycofać się! Zabieramy Pawła Misia ze strefy walk. Zaraz! Więc to tak chcecie rozegrać? Żry ołów, kosmiczne ścierwo! On rzeczywiście to zeżar. Zniszczy całą ziemię! Jeżeli to coś wkroczy na teren zabudowany, zginą tysiące naszych rodaków! To jest wyzwanie dla naszych najlepszych naukowców. Ściągnijcie ich z Indii. Ile zajmie transfer kraju na inną planetę? A ja bym temu robotowi dała zieloną kartę. Od razu się zasymiluje. Sir, zawsze kiedy nadchodzi godzina próby, zadaję sobie to samo pytanie. Co by zrobiła Oprah? Dajcie se siana, co za różnica. I tak wszystko stracone. Nie! Ten guzik odpala nasze rakiety jądrowe! To który mam wcisnąć, żeby dostać latę? Zdecydowanie ten drugi, sir. Który idiota to zaprojektował, he? Pan, Mr. Prezydencie. I to jest odpowiedź. Wilson, zwolnijcie kogoś. Tak jest, sir! Dobrze. Kolejny okaz nazwaliśmy Bob. Możecie ją wreszcie wyrzucić, czy nie? Dziękuję! Nafaszerowany sterydami pomidor został skrzyżowany z genetycznie zmodyfikowanym dressingiem o smaku waniliowym w ramach programu Zdrowa Żywność. Godzinę później powstała obdarzona świadomością niezniszczalna żelatynopodobna Breja. A to nasza ostatnia zdobycz. Gigantika. Generale, proszę dalej. Choć zabrzmi to może jak żart, zapraszam na bezpośrednią transmisję ze statku kosmitów. Mieszkańcy Ziemi, przybywam w pokoju. Nie musicie się mnie obawiać, nie zamierzam was bowiem krzywdzić. Jednakże, lojalnie uprzedzam, że w ciągu najbliższej doby większość z was zginie, a ci, którzy przeżyją, zostaną wyłapani i poddani eksperymentom. Prosiłbym, żebyście nie odbierali tego personalnie, ale niestety, biznes is biznes. No, to dla przypomnienia. Przybywam w pokoju, nie mam złych zamiarów, a wy wszyscy zginiecie. Z poważaniem, galaktyka. Okej. Panowie, proszę mi tu ogłosić brązowy alarm, a ja pójdę przebrać majty.
Mili państwo, przed państwem nowy przewodniczący Kolegium Sztabów, generał W. R. Mungo. Dziękuję, mister prezydencie. Cieszę się tym bardziej, że obchodzę dzisiaj 90. urodziny. I tak trzymaj, młody. No dobra, niech sąsiedzi walą whistle. Panowie, na początek przedstawię wam wstępną ocenę kosztów odbudowy z San Francisco. O matko, nie macie nic ciekawszego? Tylko kawka może mnie uratować. Mungo, jakiej się napijesz? Niech będzie podwójnie wzmocnione, aromatyzowane karmelem frappuccino z mleczkiem niskotłuszczowym i pianką. Bez cytryny. Mówisz, masz, mała czarka. Mój Boże, człowieku, coś ty zrobił! Czas zatrzepać białą flagą i szorować do bunkra, co? Rozeznamy się w sytuacji za jakieś 500 lat. Kto mi zamrazi głowę?